Wstydzisz się czegoś, to jest podobny kanał dla pełnoletnich. Dzień dobry. Witam. Dałem ci linka do kanału. Może tam na kanale będzie aktualne wideo. A co mam kliknąć? Linka można też się. No mam. No to kliknij może na przykład tego linka. XD. No to kliknęłam już. Kostuś? Chodzę do gry. Robiłem miejsce. Co, na co weszło ci? Na mój kanał? No. To odśwież go, zobaczymy, czy tam się wyświetli. Na żywo powinno być, pierwsza z lewej. Już widziała Danona, tylko nie komentuj, co robi, bo będziesz mi podpowiadać. Znaczy ja mam opóźnienie i tak lekkie. No ale to też, no w sumie. Podpowiedział ci bardzo Piotrek wtedy, że coś tam... Co on to powiedział? Z tymi ekspansjami chyba, że już Danon robi drugą, coś w tym stylu? Nie, no to myślałem, że w ogóle będzie w innym miejscu. Bardziej mi podpowiedziały twoje zaloty tak z dupy stojące w miejscu. W tamtym miejscu, nie? No. A jedyne, co mi Piotrek, co mi ty podpowiedziałeś, to to, że robisz to, co Piotrek miał zrobić. A ja tak, aha, czyli albo niewidzialnych, albo kolosy. Czyli zrobiłem i wykrywacze i latające. No, bijasz na tego diabla? Jakiego diabla? No, StarCrafta? No. Aj, boję się kosy na cię grać. Czemu? Jeszcze Raszka patrzy. No właśnie, bonus dla mnie. Właśnie, to masz plus 5 do siły. Plus 10 do pewności pierwszego szturmu. Normalnie zawsze cofałem, ale myślę, że Raszka patrzy, a idę przed siebie, zobaczymy. Pierwszego szturmu to... Pierwszy szturm w bronie. A już włączyłeś to udostnianie? Mhm. Gdzie to jest? Nie umiem wiedzieć. Odświeżaj, bo może tam będzie. Czekaj, sprawdzimy. Chyba, że mam niepubliczne, to trochę gorzej. O jest, tylko że jest inaczej odpisane. Masz linka? Zimowe. Mi się Left 4 Dead włączył. Tak, ale to ma być Left 4 Dead. W sensie taki ma być podpis, no bo nie zmieniam podpisu, bo będę pewnie streamował Left 4 Dead, a nie StarCrafta. Aha. Widzisz nas? Widzę. No to co, Kostek? Good luck, have fun? Ja, yeah, YouTube. Widzę i pisaj. Quickera. No nie. I pis, quicker, no jest, no są. A niech się zdychają. Na Doomhammerze. Kurde... Nie wiem jak grać Protossem, szczerze mówiąc. Duże wejście. Duże wejście? No. Hoho, wyzwanie? Ale wiem przynajmniej gdzie będziesz. A może będziemy obok siebie? To już będzie całkiem śmieszne. Dobra, nie. Jesteś. Ale wejście duże, no. Wiesz, co to oznacza dla mnie? Wiem, przewagę. Mhm. I to jest ta duża mapa, tak? No rzekomo duża.
każdy tak konspiracyjnie sam u siebie. Na razie tak. Pełne skupienie. Mam inne wyjścia, chcę na niego wygrać. Uda ci się, trenowałeś do tego całe życie. No większość na pewno i przez to trochę w nocy spędziłaś nieprzespanych słuchając, kurwa, jak mam to zrobić. Nie mam pomysłu na tą grę totalnie. Dobrze dla mnie. No daną to walka o twój honor. Dobra, widzę co masz. Jeszcze nic nie widzisz. Niewystarczająca ilość minerałów. Jaką ty dałeś prędkość gry? Ja pierdziu. Co? Wolno. Prędkość jest odpowiednia. Moje życie za Ajur! Moje życie za Ajur! Niewystarczająca ilość minerałów. Nie umiem grać w tą grę. Nie mam pomysłu. Totalnie! Moje życie za Ajur! Moje życie za Ajur! Niewystarczająca ilość minerałów. Kostek! Tak? Kurde! Co mnie stresuje? Jak cię może ty się stresować? Normalnie. Bardziej powinieneś się obawiać, czy właśnie nie robię screenów. I czy do mnie nie lecą? Dobra. Ładnie. Dobra. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Okej. Pole nadprzestrzenne aktywne. Za honor. O, Spire jest dobra. Polecenie. Spire. To ty, Danon, jesteś sławnym streamerem? Tak. Skradam się pośród gwiazd. Kostek, gdzie jest twoja armia? Okej, Bejny. Moje życie za Ajur! Na skrzyd... Skrzypisz kostek.
Jak skrzypie. Na tych mapach jest dla każdego porównania minerałów i tak dalej? Tak. Gdzie kryjesz? Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Musisz przyzwać dodatkowe pylony. Ulepszenie zakończone. Wypełnię polecenie. Za honor! Zerblingi, okej. Zrozumiał. Pole minerałów wyczerpane. Pole minerałów wyczerpane. Za honor! Wypełnię polecenie. Na skrzydłach sprawiedliwości. Skradam się pośród gwiazd. Prowadź mnie! Moje życie za Ajur! Teleportacja przebiegła pomyślnie. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Na wyraż. Szazul du Templary. Skradam się pośród gwiazd. Za honor. Zrozumiał. Anan Porgal. Wypełnię polecenie. Na skrzydłach sprawiedliwości. Na wyraż. Skradam się pośród gwiazd. Na skrzydłach sprawiedliwości. Dobra, no nie ma co. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Szazuldu Templari. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Anan Porgal. Na wyraż. Skradam się pośród gwiazd. Ziravek. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Na skrzydłach sprawiedliwości. Wypełnię polecenie. Zrozumiał. Szazuldu Templari. Skradam się pośród gwiazd. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Czekaj. Na wyraż. Na skrzydłach sprawiedliwości. Ziravek chce już zaatakować. Za honor. Skradam się. Teleportacja. Jedności siła. Wypełnię polecenie. Teleportacja przebiegła pomyślnie.
Zul'Dutem. Jesteśmy jedno. Atakuje wroga. Zrozumiałe. Za honor. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Na wyraz. Zirawek, niebiosa czekają. Atakuje wroga. Tyle sobie poustawiłeś spawning hole'a, bo ci lecą naokoło drony. Wiem. Ale ty też nie możesz wejść. No ale wolno gaz. Ja w sumie nawet nie wchodzę. Niebiosa czekają. Wypełnię polecenie. Niechaj wróg pozna naszą furię. Intrygujące. Dobrze. Jesteśmy jednością. Wykorzystaj moją jedność. No, ładnie. Ej, bałem się tej gry strasznie, kozak, że teraz przyjdziesz czymś w ogóle. A ty nic. To jeszcze raz. No właśnie, Kostek, ty co w ogóle robiłeś coś w tej grze? No właśnie. Czekaj. Co się stało? Wolne starcie. Tysia, rozmiar mapy. Od 2 do 8. Cześć. No cześć. To samo? Nie. Co Piotrek? Cześć Piotrek. Left 4 Dead. No nie, no skończyliśmy Left 4 Dead. Aha, opis filmu, dobra. Ja to streamuję tylko dla Tysi, nie? O, złote bazy, okej. Okay. Ha. Piotrek poszedł. No był? Był się pośmiać, że zły tytuł mam. Normalne wejście jakieś? O kurde, takie wejście mi trzeba. I o takieś wyjścieśmy się byli. Czemu?
Misiek, ładnie opóźniasz. Ja gram! Niby cię opóźniam. Zrobiłem błąd oczywiście. Jaka tu jestem jaki. O, jeszcze większy błąd teraz zrobiłem. Kasarde Templa, moje życie za Ajur. Moja medytacja. Zabuduj się tam. Za Ajur. Kasarde Templari. Zgodnie z twoją wolą. Entaro Tassadar. Ładnie, Kostek, ładnie. Moje życie za Ajur. Za Ajur. Niewystarczająca ilość minerałów. Sprawiedliwości stanie się zadość. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość minerałów. Niewystarczająca ilość pole minerałów wyczerpane. Okej.
strasznie późno Kostek cię atakuje. Jestem głosem. Co znaczy, że późno ja atakuję? Ja strasznie późno. Jestem jądrem. Niewystarczająca. Gwiazdy są w koniunkcji. Moje życie za Ajur! Mamy małe okienko czasowe. Zacznijmy. Pełna harmonia. Ekstrapolowanie strun. Okej. Jesteśmy jednością z cieniami. Moje życie za Ajur! Niewystarczająca ilość minerałów. Baza jest atakowana. Jesteśmy sprawiedliwości. Jesteśmy ostrzami Ajur. Zasardę Templari. Teleportacja przebiegła pomyśl. Jednością z cieniami. Intryg. Jestem tu, w mroku. Otchłań zionie chłodem. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Sprawiedliwość. Moja medytacja jest zakończona. Gdzie? Jedności siła! Jestem tu, w mroku. Na skrzydłach strajku. Jestem tu, w mroku. Skradam się pośród gwiazd. Chazul du Templari! Za honor! Teleportacja przebiegła pomyślnie. Anan Porgal! Jestem tu. Niewystarczająca ilość minerałów. Jest, prowadź mnie. Jestem tu, w mroku. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Jestem tu, w mroku. Ale skrzypisz, Kost. Staram się nie, ale przełożyłem ten mikrofon, bo mi było niewygodnie, jak szedłem do toalety. Chyba nie jest aż takie dziwne. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Jestem tu. Co ja robię? Jestem głosem zaćmienia. Odchłań zionie. Wykorzystaj moje umiejętności. Nie tak to miało wyglądać. Teleportacja. Zrozumiałem. Jestem tu, w mroku. Jestem jądrem ciemności. Jesteś! Jestem głosem zaćmienia. Prowadź mnie. Teleportacja. Jestem tu, w mroku. Wypełnij. Zirawek Krajor. Na wyraż. Na skrzydłach sprawiedliwości.
Kalkarii. Skradam się pośród gwiazd. Za honor. Na wyraż. Wypełnij. Niewystarczająca ilość minerałów. Zrozumiałem. Skradam. Banan Porgal. Odkładnie tym głosem zaćmienia. Jestem tu, w mroku. Gdzie? Niechaj wróg pozna naszą furię. Teleportacja przebiegła pomyślnie. Niebiosa atakuje wroga! Skradam się pośród gwiazd. Zrozumiałem. Wyraż. Wypełnij. Skradam się. Jestem tu, w mroku. Na skrzydłach sprawiedliwości. Na wyraż. Zrozumiałem. Niechaj wróg pozna naszą furię. Na wyraż. Zrozumiałem. Jestem tu, w mroku. Chcę już zaatakować. Pole minerałów wyczerpane. Na skrzydłach sprawiedliwości. Jestem tu, w mroku. Niechaj wróg pozna naszą furię. Za Zul du Templarii. Za honor. Niebiosa. Moje życie za Ajur. Na wyraż. Pole minerałów wyczerpały. Wypełnię polecenie. Na skrzydłach sprawiedliwości. Zrozumiałem. Jestem tu, w mroku. Szazul du Templarii. Za honor. Jesteśmy jedno. Moje życie za Ajur. Badania zakończone. Gejzer z Wyspanem wyczerpany. Moje życie za Ajur! Gejzer z Wyspanem wyczerpany. Należy to umieścić w polu energetycznym. Pole nad... Gdzie kryje się nasz wróg? Chcę już za czas na bitwę! Zirawek krajo! Niebiosa czekają. Pole minerałów wyczerpane. Intrygujące. Banan Porgal! Chcę już zaatakować! Za honor! Niebiosa czekają. Nasz pylon jest atakowany. Czas, gdzie... Twoje próbniki są atakowane. Pole minerałów wyczerpane. Miałeś 3 ekspansje. O kurde. Już tu jest jeszcze jedno. Miałem 4.
Overlordy bolały, co? Nawet nie. Ha! Zabiłem się jednostkę. Niszczy. No. Koniec. 3-3. No ale nie zagrałeś nic, co zagrałeś ostatnio. No nie. Chciałem coś innego wypróbować i to jest błąd. Szybkie mutalizki są fajne, bo zobaczyłem tych 8 mam tylko się. O fuck. A szedłem zeloty, a patrzę. No zeloty nie strzelają w górę. Szybka zmiana taktyki, no. Przyszedłem w Oracle, żeby znowu właśnie przeskautować. Jeden no, Oracle, VS8. Tych, kurde, masakra. A ja już nie zdążyłem zmienić taktyki. Jakie ty APM masz, kurde? 85. No. I jak ty się? Dobre wydobycie. Umarłem z nodów. Tylko nie zdążyłem zmienić taktyki. Aż tak? To w 8 minucie miałeś lepszą armię, lol. No jakbym wtedy zaatakował. No się kuźwa mnie skejtowałeś ładnie. Chyba zaatakowałeś wtedy. Właśnie mutale fajnie się kontruje tymi Feniksami. Dlatego muszę niestety tu w starporta iść, bo śmiałem się, bo z chłopakami jak grałem, to ani jednego starporta nie zrobiłem. Bo nie miałeś po co. Stargate'a. Minuta robisz ekspansję? Co? No. Produkcja. A i na złotej. Ja to widziałem, bo mijałem cię. Tylko zobaczyłem Overlorda i sobie myślę, oho. Ja sobie... A, ty już zaraz z rękami ruszyłeś. Tak. To chyba pylona. Jakbym go zrobił gdzieś w kącie i wrócił dronką, to byś nie zauważył chyba. Jest taka opcja. Chociaż zauważyłem pierwszy na początku. No, ale on był z lewej strony, ja mogłem z dołu postawić drugiego. Tutaj taka kwestia. APM-y sobie włączymy. Może troszkę więcej robotnic zleci do tego. No dobrze, bo przed kanonraszem fajnie się bronisz. Coś tam umiem, ale nie wszystko jak widać. Robię 3 pylony. Anulowałem jeden. Wróciłeś się na dronkę. Jeden się zrobił, robię kanonę, umarłem? Nie. A, ale zerglingi wyszły, to już... W drugim będzie zerglingi... Będę mi spóźniony o 30 sekund, więc... No, przeze mnie, bo byłem w to u ciebie. Co ty robisz dalej? 200 APM-ów? No, lecisz do mnie, to logiczne. A ja w tym momencie miałem bloka i zbijałem sobie pylona na bloku, bo sobie myślę, dobra, jak ja mam zrobić ekspansję? I takie Pikachu miałem za chwilę.
lecą zerglinki. A ja takie... What the fuck? Rób pylona szybko. Dopiero co go zbiłeś. Tak, pylon na bloka. No ale co to, Danon to jest kozak, bo co zrobił później? Zablokował swoim dronkiem w środku. Jakby ci nie powiedział, to widzimy nie wyszedł. Dronka schowana pod kanonem. A ty oglądasz, czy nie wszedłeś na to? Nie wszedłeś, nie? Nie, nie wszedłem. Blokuje się między plonami. Twoje zerglinki nie wiedzą, co robić. Padają. No ja sobie anuluję spokojnie. Ja chciałem wyżej troszkę obronę zrobić, nie? Trochę nie pykło. No nie, bo za szybko byłeś. Kolejne 4 zerglingi i kolejny 6. Czyli 10 zerglingów leci. Czy ty opracowałeś speeda do nich? Opracowałeś. Tak. No zajebiście, 5 minuta i zerglingi. Ja tu się przestraszyłem tymi zlotami. Cofam. Troszkę budynków anulowałem. Dronka się chowa. Smyrasz, a smyrasz. Miałem inne wyjście. W ogóle śmieszne, bo zrobiłem 3 pylony, żeby mieć pewność, że będę miał tam energię w tym miejscu. A ty mi je zbiłeś wszystkie tymi wybuchającymi. Udało się. Coś mi wyszło. Nie, no mecz był równy, mi się wydaje. Ja w pewnym momencie też byłem obsrany, bo widzę te mutaliski. Teraz obczaję w której minucie. Lyra masz? Nie masz jeszcze. Znowu zerglingi. Się obczajałeś tej, jak to zaatakować. Ale właśnie w pewnym momencie pomyślałeś sobie, okej, okay, czyli nie. Czyli zerglingi to nie ta droga. Robisz Lyra, 6. Ja robię 3 GTE. Działa i miałem generator osłon jeszcze. Nice. Zbijam pylon. Stargate zakład robotyki, a ty będziesz robił Lyra pewnie. Nie Lyra, tylko Spyra. Na razie gniazdo tępicieli. Właśnie ja nie zauważyłem, że ty robisz już na trzeciej ekspansji. Na złotej. Na 4 miałem. No ale na złotej zacząłeś robić pierwsza ekspansja, to była twoja złota. I myślę, później kurde, to wydobycie musiałeś mieć dobre. Dochód masz 300 więcej minerałów. Tylko co z tego, jak suma summarum przegrałem? Kwestia taktyki. Robisz Spyra już w 7.50. Wianie, nie tak. Gdzie ten Spire? A tu skitrany. A ja robię tego. Wyrocznie. No i właśnie, ja mam wyrocznie za chwilę. A ty będziesz miał dopiero budynek do Spire. No, będziesz miał dopiero Spira. A, ty masz wybuchający już. Wyrocznie leci. Ty robisz 9 mutali. To ładnie byłem spóźniony. Bo jakbyś nie miał tych mutali, to bym sobie zabijał te dronki na lajcie.
Jednostek na mnie jest i tyle samo. Ja zamiast atakować to czekam. I ten czas, który tu przeczekałem. Mutale są, 9 mutali. To chyba to jest ta minuta, ósma. Który masz lepszą armię niż ja. Bo ja mam jedną wyrocznie, 9 zlotów, 3 stalkera. Ty masz 9 mutali, 12 wybuchających. Ty od razu chyba właśnie zobaczyłeś, że ja tą wyrocznie przeleciałem. To ruszasz na atak. 12 zerglingów. A ja od razu cofam wszystkim, bo myślę, że zaraz tu będziesz. Nie, ja myślałem, że mutalami wlecisz mi do bazy. Jakie to tu fokus? Jaki fokus? No ja cofnąłem wszystko z main dramy. A, mutalami zbiłeś pylona, a resztę wybuchłeś. Właśnie. Ale generator osłony jeszcze został. Nie zauważyłem go. Ale zablokowałeś mnie, ale bez tego, bez pylona. Zablokowałeś mi produkcję totalnie. Miałeś przewagę dalej. 7 mutalisków na 3 tępiciele. Tropiciele. No, kurde działo. Ja teraz popełniłem błąd z tymi pylonami, to robię 4. W ogóle Feniksy mi się zrobiły i tak stoją. Już się kapnąłem F2, wszystko leci do kostka. Dopiero wtedy Feniksy wróciły do łask. Twoją drogą wiesz, że uśpiliśmy Tysię? Wiem. Bo jej nie słyszę. Jeszcze żyję. Tysia, dobrze dzisiaj grałaś. No. Już ją chwaliłem, to nie chcę słuchać. Nie, ja mówię, że dobrze gra tym leżącym w zielonym tym, no, strzelce. W zielonym. W moim zielonym, jak leżałaś, super grałaś. Ale to jest chujostwo, nie? Jak ci ktoś fokusuje cały czas. To nie jest złośliwe, tylko to jest na zasadzie, ma najmniej życia, dojebać. Co tu się dzieje teraz? W ogóle masz 48 dron, czyli masz wydobycie z 3 plus z 4 zaczynasz. Ja wydobyłem z 2. Nie mogłem zacząć z 3, bo mnie blokowałeś. Ja już full Feniksy. Najgorsze jest to, że ja nie umiem grać na tej bramie przesyłowej. Wrotach przesyłowych. Wolałem sobie tworzyć jednostki niż ten, a później poleciałem na ciebie z atakiem i żałowałem, że nie ten. Nie miałem bramy przesyłowej, bo miałem przecież gościa, który zrobił pylona tak jakby. No, mógłbyś się po prostu tam desantować. Tak, a desantowałem się 4 stalkerami i oni w ogóle też głupoty zrobiłem. Zamiast uciekać, powinienem zostać i bić się. I miałem Feniksy. Zamiast polecieć wszystkimi w jedną stronę, to ja poleciałem Feniksami do góry, a tym, a dropem na dół. To był mega błąd. Aleś odjebał. No, nie, bo chciałem z dwóch stron zaatakować, tylko nie sądziłem, że te mutale tak szybko przylecą. Myślę, co po prostu... Są dość szybkie. No, tylko mu trzeba im atak podnosić, a jak się rozdzielą na pojedyncze części wojska, znaczy tylko mutale, to nigdy nie mam dość gazu na to. Ja nic nie zyskałem na tym ataku. A tych mutali przeciało dużo, 13. To ja bym nie dał rady, bo ty jeszcze z erglingami tu przyszedłeś, nie było szans. Ten drop był słaby. Ale z Feniksami, zamiast mutali, zamiast zeloty zamiast tych, zamiast stalkerów. Albo w ogóle niewidzialnych, to już w ogóle. Nie miałem wykrywaczy. No w tym momencie jeszcze nie miałeś. Cały czas miałem, tylko mnie niszczyłeś sumiennie. A tu są. Co mnie wkurwiało. Tu
kluczowa minuta. Ja mam 7 Feniksów, ty masz 12 mutalisków. 14 stalkerów, 15 stalkerów, 12 wybuchających. Gdzie te twoje wybuchające? A ja ich zabijam ci. Aha. Się tu minęliśmy na środku. Chciałem zawrócić, ale mnie wykryłeś oczywiście, bo musiałeś lecieć też Feniksami. Gdyż nie mógł podążać z tymi mutalami, które były naprzynęte. No i tu już przepychanka. Ja tu miałem już na ciebie... No koniec tu, mogę iść do końca. Mogłeś. Ale nie wiem czemu zawróciłeś. A wróciłem, nie chciało mi się skończyć tej gry jeszcze, ale... Nie zauważyłem, że ty masz dwie bazy jeszcze. Myślałem, że masz wydobycie z głównej i myślałem, to z głównej tuż. To nie zostało ci dużo minerałów, a ty z dwóch wydobywałeś. I w ogóle ja miałem zamiar przez tą grę zrobić kolosa i nie zrobiłem tego kolosa. Za łatwo padają na latające. Kolos jest dobry właśnie na Marinesów. Bo żeby zrobić Marinesów i Wikingi, to już się trzeba za bardzo pierdzielić. Nie, to jest właśnie to jest potrzebne mega. Marinesi, Wikingi. Każda gra. A łatwo by skontrować, bo zawsze Wikingi puszcza przodem. Jo, to już szybsze. ...250 APM-ów miałeś? No walczyłem do końca. Ja się nie poddaję. I tak sobie myślałem, czy nie masz gdzieś bazy jeszcze zrobionej. A tu zdziwko, bo nie było. Nie, bo zniszczyłem ci bazy, nie było, że cię odkryję, nie? A pojawiło się dopiero później. Dobra. To ja lecę. Okej. Na razie. Hej.